Rozmowa dnia. I nasz gość. Elżbieta Witek, szef gabinetu politycznego premier Beaty Szydło. Witam panie minister, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Czy premier Beata Szydło spotka się dziś z wiceszefem Komisji Europejskiej Frankiem Timmermansem, który podobno ma pojawić się w Warszawie, by rozmawiać o sprawach związanych z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce? Jak pan redaktor powiedział, podobno. To znaczy my z Komisją Europejską prowadzimy od wielu tygodni rozmowy, dialog i konsultacje. I one naprawdę powinny być prowadzone w ciszy, dlatego że rozwiązanie ważnych, trudnych spraw, a taką niewątpliwie jest sprawa Trybunału Konstytucyjnego, nie potrzebuje fleszy i nagłaśniania, potrzebuje spokojnych, rzeczowych rozmów, ponieważ jak widać Komisji Europejskiej, podobnie jak nam, czyli Prawu i Sprawiedliwości, zależy na tym, żeby ten spór polityczny wokół Trybunału rozwiązać. W związku z tym mogę powiedzieć tylko tyle, że rozmowy na szczeblu roboczym i eksperckim toczyły się i toczą się w dalszym ciągu. Ale to nie może pani nawet uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że były wczoraj sygnały, że będzie kilka spotkań, kto będzie brał w nich udział? Ale my cały czas mówimy o tym, że ważne są rozmowy i te rozmowy się toczą i w Brukseli, i toczą się tutaj w Warszawie. Rozmawiają eksperci, ministrowie, wiceministrowie, także pani premier. Przecież to jest normalne. Nam zależy na rozwiązaniu tego problemu i myślę, że to jest najważniejsze. Naprawdę mniej ważne jest to, kto z kim i o której godzinie. To jest na drugim planie. Na pierwszym planie jest rzeczywista, realna chęć rozstrzygnięcia tego problemu. Wiceminister Konrad Szymański odwołał swoje zajęcie planowane na dziś w Brukseli, wrócił do Warszawy. No, media spekulują, że właśnie po to, żeby z Francem Timmermansem rozmawiać. Wolałabym, żeby media nie spekulowały, tylko podawały fakty. Pan minister Konrad Szymański jest pełnomocnikiem do spraw unijnych, jest specjalistą od tych spraw. Wobec tego trudno, żeby nie było go wtedy, kiedy toczą się ważne rozmowy dotyczące właśnie tych kontaktów unijnych. On jest znakomicie, prowadzi te rozmowy, jest na pierwszej linii frontu. W związku z tym jest potrzebny tutaj w Warszawie. Na pierwszej linii frontu to nie pasuje trochę za bardzo to sformułowanie do oczywiście to jest przenośnie. Oczywiście to jest przenośnie, panie redaktorze. Mimo trudnych dni i takich wydarzeń, które podniosły trochę temperaturę tych wydarzeń, cieszymy się bardzo, że jednak Komisja Europejska powiedziała wprost ustami rzecznika wczoraj, że ze strony Komisji Europejskiej nie ma żadnego ultimatum, a ten wypadek przy pracy, który się zdarzył, a może zdarzyć się każdemu, czyli wyciek rzekomej opinii Komisji Europejskiej, poszedł w zapomnienie. My chcemy rozmawiać i chcemy problem rozwiązać. Najważniejsze są konsultacje i one nas przybliżają. Z jednej, z drugiej strony jest dobra wola i mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się rozwiązać czy też wyjaśnić wszystkie wątpliwości wokół sporu politycznego Trybunału Konstytucyjnego. To może inaczej spróbuję sformułować pytanie, bo widzę, że niesłychanie trudno od pani te szczegóły wydusić. Jest z obu stron dobra wola. Czy to znaczy, że obie strony też zasugerowały już jakieś ustępstwa, na które mogą się zgodzić? Ale robimy to od dłuższego czasu, panie redaktorze. Nie trzeba tego wyduszać ze mnie, dlatego że to publicznie było powiedziane. Mówię o tym panie premier Beata Szydło. Ale ja mówię też o deklaracjach drugiej strony, bo to jest bardzo ciekawe. Ja myślę, że Komisja Europejska, na pewno Komisja Europejska też musiała zrozumieć, jaka jest nasza sytuacja, jakie są nasze rozwiązania prawne. Przecież to nie jest tak, że wszyscy komisarze dokładnie orientują się, jak wygląda system prawny, kultura prawna w innych państwach Unii Europejskiej. Podobnie jest i tutaj. W związku z tym Komisja Europejska w czasie tych rozmów też przyjmowała do wiadomości, a to trochę trwało, że nasze rozwiązania właśnie na tym polegają, że nasz system prawny właśnie tak wygląda. Czyli te rozmowy musiały też polegać na zrozumieniu drugiej strony i tych racji prawnych, które myśmy przedstawiali także Komisji Weneckiej, wtedy kiedy ona tę sprawę badała. I dobrze, że Komisja Europejska także przychyliła się do tego, co mówiła strona polska. Zrozumiała, że w różnych państwach mogą obowiązywać różne systemy prawne i trzeba te rozwiązania prawne, które obowiązują w danym kraju, brać pod uwagę. Zacytuję wpis z wczoraj z portalu W Polityce dokonany przez Stanisława Janeckiego.
Sędzia Andrzej Rzepliński, jego zastępca Stanisław Biernat oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Mirosław Wyrzykowski stali się koordynatorami działań Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Na jakiej podstawie Stanisław Janecki formułuje to zdanie? Ano na takiej, że okazuje się, iż do Komisji Europejskiej trafił dokument wysłany z Trybunału Konstytucyjnego ze wskazówkami, jak należy odczytywać projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości o Trybunale, ten najnowszy, przejściowy z 29 kwietnia. Janecki uważa, że to skandal i złamanie artykułu 195 Konstytucji. Jako Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że Trybunał Konstytucyjny, a szczególnie prezes Trybunału, pan profesor Rzepliński, stał się już od długiego czasu bardziej politykiem niż sędzią. Akurat sędziowie, to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni się trzymać z daleka nie tylko od kamer telewizyjnych, a pan prezes Rzepliński bardzo często bywa w mediach, ale także nie wyobrażam sobie, żeby byli konsultantami i wskazywali wręcz, w jaki sposób należy odczytywać dokument prawny, który jest wydawany w Polsce. Ja tylko przypomnę, że zwracaliśmy uwagę na to, że nasza ustawa grudniowa, zanim została rozstrzygnięta, już została posądzona o niekonstytucyjność, a przecież powinno być odwrotnie. Nie może być tak, że ustawy wychodzące z parlamentu z góry są uznawane za możliwe niekonstytucyjnie. Założenie powinno być zgoła zupełnie inne. Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby w toku badania sprawy stwierdzić, czy ustawa narusza konstytucję, czy jest zgodna z konstytucją. Tu mieliśmy wiele przykładów, chociażby przychodzenie pana prezesa Rzeplińskiego do Sejmu, konsultowanie swoich wypowiedzi z politykami opozycji. Pamiętamy te sceny z polskiego parlamentu, częste wystąpienia w parlamencie, nawet to, że przy tym naszym nowym projekcie, bo to jest kolejna dobra wola z naszej strony, pokazująca, że jednak chcemy ten spór rozstrzygnąć. Nawet ten ostatni projekt ustawy, o którym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, kiedy wypełniamy tam właściwie wszystkie te najważniejsze oczekiwania opozycji, czyli zamiast 13 sędziów i 11 jako pełny skład, albo kolejność rozpatrywania spraw, którą można zmienić wtedy, kiedy chce się rozpatrywać bardzo ważne ustawy, na przykład ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Nawet mając ten projekt w jednym z programów telewizyjnych, słyszałem, jak pan prezes Rzepliński z góry powiedział, że ta ustawa jest jeszcze bardziej niekonstytucyjna niż poprzednia. A propos nowych projektów, czego jeszcze przed wakacjami możemy się spodziewać ze strony rządów, czego możemy spodziewać się w parlamencie? Jest procedowana duża ustawa medialna, nabiera kształtu ustawa o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Co jeszcze przed wakacjami? Czy na pewno trafi ustawa ta ostatnia, o której pan redaktor wspomniał, czyli ustawa o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych. Ona wzbudzała wiele kontrowersji w stosunku do swoich pierwotnych założeń, ale tak jak mówiliśmy, te najbardziej sporne i wzbudzające zainteresowanie wśród obywateli, czy niepokój na przykład wśród handlowców w tym przypadku, chcemy poddawać szerokim konsultacjom. I takie konsultacje się toczyły. Przyjmowaliśmy do wiadomości, że nasze propozycje wstępne niekoniecznie były dobre. Zmieniamy je i ta ustawa o podatku od sklepów wielkopowierzchniowych trafi to chyba w tym tygodniu na komitet stały. Przypomnę, że ona zakłada jednak podatek progresywny, czyli do 17 milionów obrotów jest zerowa stawka, od 17 do 170 milionów 0,8, powyżej 170 milionów obrotu 1,4. I mam nadzieję, że ta ustawa przejdzie także przez Sejm do wakacji. I druga duża, bardzo duża ustawa, ale potrzebna, to jest prawo wodne, które jest wykonaniem dyrektywy unijnej. To powinien był zrobić poprzedni rząd. Jeśli my tego nie zrobimy, to wszelkie działania związane z inwestycjami wodnymi byłyby po prostu niemożliwe do realizacji i za to też grożą kary. Ten dokument bardzo obszerny stawał już kilka razy na komitecie stałym i pojawił się problem, gdzie pani premier powiedziała, nie, na to się zgodzić nie możemy. Chodzi tutaj o stawki za wodę. I ten projekt już właściwie jest
prawie że ukończony, jeżeli chodzi o konsultacje, tak mówiąc bardzo prostym językiem. Chodzi tylko o to, żeby uzgodnić stawki zawody. To jest najpilniejsza rzecz. Tu nie ma zgody pani premier na to, żeby te stawki były takie, jak zaproponowało je Ministerstwo Środowiska. Jesteśmy teraz w tej końcowej fazie ustalania cen, które będą zdecydowanie wielokrotnie niższe niż w tym projekcie. Ja zaglądam jeszcze do informacji. Z wczoraj po południu pojawiło się takie zaproszenie, co prawda nie rozsyłane przez Trybunał Konstytucyjny, ale przez Fundację Obywatelskiego Rozwoju, czyli to jest to ciało powołane przez Leszka Balcerowicza, ale treść jest następująca, przeczytam pani. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński ma zaszczyt zaprosić na wykład profesora Leszka Balcerowicza typ ustroju, a warunki życia w kraju. Ten wykład odbędzie się, uwaga, dzisiaj o 17 w Trybunale Konstytucyjnym, Aleja Szucha 12A w Warszawie. Co pani na to? No, wykład ma prawo się odbyć. Pan profesor Rzepliński jest bardzo aktywny. Dzisiejszy dzień, jak widać, będzie obfitował w różne wydarzenia, bo słyszymy też, że opozycja organizuje swoje spotkanie w Sejmie. No, jak powiedziałam wcześniej, pan prezes Rzepliński angażuje się ewidentnie politycznie i to jest zły sygnał. Jeśli opozycja głośno mówi o tym, że i zwraca uwagę, przynajmniej w słowach, na ten słynny trójpodział władz i niezależność władzy sądowniczej od jakiejkolwiek innej, to jest akurat ta władza, która powinna być najciższa. Mówiła minister Elżbieta Witek, szef gabinetu politycznego premier Beaty Szydło w Sygnałach Dnia. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję. 26 po 7.